Złamię ja
Niech Pana słowa, które prorokowałeś, wypełni, sprowadzając naczynia do domu Pańskiego oraz wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które wygłaszam do Twoich ust i do duszy całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą, thank you.
Nie chcieli uczynić.
czynić nic dla siebie, ale zaczęli znosić z chorych, bo wiedzieli, wierzyli w to, że Chrystus potrafi ich uzdrowić. Oni chcieli dotknąć się tylko frędzli jego płaszcza, czyli tak naprawdę nie chcieli nawet z nim mówić, nie chcieli nawet tracić jego, można by tak uznać, nie chcemy tracić, Panie Jezu, Twojego czasu, tylko abyśmy się płaszcza dotknęli i to dla nas będzie wielkie wydarzenie. My mamy o tyle prościej, że tak naprawdę na Chrystusa możemy spojrzeć, możemy Go przyjąć w Komunii Świętej. Jesteśmy w bardziej usytuowanej sytuacji, niż byli wtedy mieszkańcy ziemi Genezaret. I za to podziękujmy Panu Jezusowi, że przychodzi do nas i nic od nas nie chce. A jakże by chciał, abyśmy my także w trudnych momentach naszego życia powiedzieli: Panie, ratuj mnie. Do Boga bogatego w miłosierdzie zaniesiemy nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze mógł cieszyć się kolejnymi pasterzami. Ciebie prosimy. Módlmy się za przywódców narodów, aby otwierali drzwi Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za duszpasterzy, aby Duch Święty towarzyszył im swoim światłem. Ciebie prosimy. Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary, aby z łaską Bożą wytrwali przy prawdzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy pogłębili wiedzę religijną. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach, którą skierowana jest ta msza święta. Módlmy się w intencji wszystkich parafian z parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej Szkapelnej z Głębowic. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla Marii Świętej z racji zbliżających się imienin. Módlmy się także w intencji Dawida z racji 12 rocznicy urodzin i Mariusza z racji 13 rocznicy urodzin. Niech Pan Bóg ma ich w swojej opiece. Ciebie prosimy. Boże, który znasz nasze pragnienia, miłość i łaskawie na nasze modlitwy i umocnij nas wierze przez Chrystusa Pana naszego.
Jedno słowo, pośpiewamy Cię, mówi.
Thank you.
Boże, na człowieczu otacza nieustanną opiekość, z której posiada swoim sakramentem. Nie odwiedzi swojej pomocy uczciwodnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I